Cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpie, witam was w kolejnym odcinku z FIFA 14 Ultimate Team. Wczoraj, jak widzieliście, pan Robert Lewandowski w informie ni chuja się nie wykazał, nic nie zrobił. Jeszcze dostał żółtą kartkę na koniec meczu, rozumiecie? Dlatego z mojej łaski sprzedałem go za takie skromne 2 600 000. I zwróciło mi się, tak naprawdę. Nic nie zrobił, nie był efektowny, przykro mi. Ale to jest takie moje zdanie na temat Lewandowskiego. Wy możecie mieć odmienne uczucia i opinie na temat tego piłkarza. Oczywiście w rzeczywistym świecie go nie obrażam, bo jak najbardziej jest wyborowym napastnikiem Bayernu, jak i polskiej reprezentacji, ale w FIFA w ogóle nie działa, jako inform. Bo jeszcze może jako zwykły tam coś porobi, ale za bardzo go nafeszerowali jej tymi strzałami. No 90 strzałów, kto to w ogóle widział, jak Aguero ma 84 i robi piękne strzały. I tyle powinni mu mniej więcej dać Lewandowskiemu w informie. Powyżej 85 powinni mu dać, ale nie 90, kurde, trzeba to umieć w głowie. Dobra, mniejsza z tym. Zaczynamy. Manchester City ostatnio bodajże przegrało i wygrało jednocześnie, bo tam jeden był mecz 2-0, potem koleś wyszedł i walczyliśmy z Ruskami i przegraliśmy 4-2. Zobaczymy, jak dzisiaj nam pójdzie postęp, ale Manchester City jest bardziej efektywniejsze od Chelsea. Zobaczymy, bo jeszcze mamy 5 meczy i musimy zaawansować, a jeżeli damy radę, to może nawet i sięgniemy po tytuł mistrza Ligi 5. Ale to wszystko w swoim czasie. Postaram się uzbierać na FIFA 15, ale teraz też myślę o asasynie, ale jak patrzę na mój komp i na moje zestawienia specyfikacyjne, to ja uważam, że no nie powinienem kupować teraz tej gry, bo no nie mam takiego sprzętu. To nie dlatego, że ja już nie lubię tej gry, ja wręcz, kurde, ja wręcz ją uwielbiam, tylko kurde, nie mam tak zajebistego kompa, żebym mógł sobie w nią grać na najwyższych detalach, a już co dopiero na niskich. Na niskich też mógłbym grać, bo szczerze mówiąc, miałbym wywalone na to, że gram na niskich, tylko chodzi o tą kooperację. To jest najważniejsze teraz dla mnie w tym asasynie, nic innego. Dobra, mniejsza z tym, zmieniamy temat dotyczący FIFA. Ronaldo strzelił hat-tricka, niech mu będzie chwała. Znaczy ja tam nie jestem za Realem ani coś w ten deseń, ale no Ronaldo naprawdę wykonał kawał wyśmienitej roboty. Pewnie, no o, trafiło nam Lokomotiv, a może już widziałem kiedyś tego gracza. Bierzemy czarne koszuleczki. Chyba już widziałem kiedyś. O, Gareth Bale! Kurde, to ja tyle gram ze znajomym. Pozdrawiam pana Neymarosa. To ja tyle gram przeciwko Bale'owi i w końcu mi się jeszcze musiał trafić w ligówce. No patrzcie, jaki ten świat jest piękny, no. Chuj! No dobra, cieszę się. BVVA kontra BPL. Zobaczymy, kto będzie lepszy. Ma koleś takie trochę przycinki, mam takie wrażenie. Mam lekkie spadki FPS-ów. Ture jaja. Zabaleta, który już spieprzył. Podanie kompany do Mangali. Teraz jeszcze raz jaja Ture. I no, podanie do dupy. Jeszcze deszcz jest, a pogoda u mnie jest piękna, więc nie wiem, dlaczego taka pogoda. Nagle, o kurde. Oj, 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 Bale. Nie może się tak stać. Dobra, czarnuchu wyjeb to. Pięknie. Teraz Lampard źle podał. Będzie biczowanie po tym meczu. O, fajnie. O kurde, jakie ty masz lagi. Kurde, na Geralta Bale'a i na FIFA go było stać, ale żeby kurde netasy kupić. Nie. Kurde, chyba komornik mu zabrał tego interneta. Dobra, Lampard, co za zjeb, zaraz pójdzie na zmianę. Jeszcze mi kilka akcji spieprzy. Dobra, Jesus na was, podanie do Ture jaja. Ale Ture jaja się kurwa nie ogarnął. Nie umył jaj.
po ostatnim meczu, bo dalej od niego jedzie. Kurde, sobie zapomniałem okna zamknąć. Trochę będzie mi zimno, ale kij z tym. No co mi kopiecie, Aguero? Dajcie mu strzelić. A będziemy chamscy i podamy do bramkarza w dupie. Jak strzelają mi nagłówki, to jeszcze mają Bale'a, to ja będę podawał do bramkarza za każdym razem. Co ja będę się... O kurde, znowu Bale. O kurde. Dobrze, spudłował Torres. Cieciu. Co? Aha, to chyba Hart musiał dotknąć albo Mangala. Dobra, ciepaj tą piłkę. Aha, Fabregasem chce dośrodkować. No ciepaj to szybciej. Oj, kurwa, Ramosem już mi główeczki strzela, Żyd hiszpański. Kurde, pewnie nitruś mnie nasął jakimś zawodnikiem, żebym przegrał Ligę Piątą. Kurde. No Dawid Silva, co ty robisz? Zaraz na strany wejdzie do ciebie. Ci mówię. Dobra, Aguero, 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 biegnij! I peta! Kurde! No nie, no Aguero, musisz mi psuć dzień. Weź ty, no chociaż mi popraw humor i strzel kilka pięknych bramek. Dobra, Aguero, Aguero, strzelaj! No patrz, co za cham rąbany! Musiał mi piłkę wyhaczyć. Oj, super. I mnie chyba tą Hiszpanią chce rozgromić. Ja mu się nie dam. Dobrze, wyjebał Iniestę. A sędzia nic. To dobrze. O. Nieźle, nieźle, biegnij, biegnij. Kurde, ta jego obrona jest pojebana. No jeszcze Casillas, który spalił, idiota. No ja mu się nie dziwię, w sumie jest idiotą, zawsze nim był. No może nie wczoraj. Wczoraj to jeszcze OP był. A dzięki temu OP jest, bo Ronaldo strzelił hat-tricka i Benzyna dwa razy. Dobra, Dawid Silva, idioto. Teraz zejdzie. O, Jesus Navas, Jesus Navas, idealny typ. Kurde. No nie, Aguero! Kurde, na kij ty tak wybijasz? Co za śmieć. Dobra, Dawid Silva, zjebał. Zjebał ponownie, kurde, na strany zaraz wejdzie. I Lampard też zejdzie. On chce w końcu Bale'em strzelić. Ja to widzę. O kurde. I zjebał. To dobrze, jeszcze spalił w dodatku. Sorry, że klnę, ale kurde, Aguero, obudź się. Bo jak nie, to cię kurde, ten, pokrywką obudzę. Tak kurde, będziesz miał wstrząsy uszów, że się w końcu obudzisz. Nie! Nie pozwólcie mu strzelić. Nie pozwólcie mu! Jezu, słupek! Dobrze, na szczęście. Jak se Silva podrzucił piłkę, ale jakby podrzucał ją pod jego polem karnym i strzelił, to byłoby zajebiście. I teraz zjebał Lampard do Aguero. I Aguero! Aguero! O, jak strzelił! Zajebał! W końcu! Kurde, mówiłem! Pokrywka mordę i się obudzi! Jak on strzelił! Kurde, nie wierzę! Ja nie wierzę w tego Aguero! I to jest kurde klasa sama w sobie! A nie kurde jakieś Diego Costy i nie Costy, kurde Dembaby, rude czarne baby! No, to jest piłkarz! Kurde, powiedziałbym momentami taki drugi Messi! Stawcie Dawida Silva. Nie, zjeb zejdzie. Dzisiaj mnie wkurza. Zejdziesz. Jeszcze sobie trochę pograsz, ale zejdziesz. Ja ci mówię, dzisiaj nasrany zagra. Po raz pierwszy. O kurde. Ale on to teraz wybił. Teraz uważać, bo Gareth Bale Kolarów dobrze zrobił w sumie. Choć może też niedobrze. Ale kurde, Aguero jak przyjebał, no nie wierzę po prostu. Oj, 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 łap to! Aha, Bale zjebał. Kurde, ma Bale'a wartego 5 kaka, a on nie umie mi grać. Wstyd. Wstyd i haniba. Ja bym go już sprzedał. Albo nie wiem, oddał komuś lepszemu. O kurde, Zabaleta wyciep.
Ale nie tak, miałeś to mocniej wyciepać. Chyba. O kurde. Dobrze, Lampardziątko, nie schodzisz. Ale chyba Yaya Touré zejdzie zaraz. Kurde, nie wiem, który zjeb zejdzie. Muszę się zastanowić. Albo biały, albo czarne zgniłe jajo. O, dzięki. Na was! Kurde, dostałeś podanie. Moja wina też, bo znowu zrobiłem podanie zamiast, kurde, markowanie piłki. I tak to żem zjebał. Ale kurde, Aguero nie. On coraz lepszy jest. Dobra, pięknie. Kompany. Dobre przejęcie podania w środku pola. Dobra, Dawid Silva. Ale gówno robi. Nie potrafi dobrych podań zrobić. On tu teraz chce chyba na dribbling zagrać. Takie mam wrażenie. Nie, zaraz któryś zejdzie. Zaraz któryś zejdzie. Sorry, się trochę mi odbiło. Sinclair podanie do Dawida Silwy. Dawid Silva! Dawid Silva i zjebał i dzisiaj już zejdzie, kurde, bo nic nie gra. Idiota hiszpański. Dobra, Dawid Silva. Boże, nie, nie. Dobra, Yaya Touré. Podał do nikogo. Praktycznie. Ale kurde, patrzcie jaka aktywność. Aguero oczywiście zostaje, no. No i brawo. Aguero zremisował, ale jaka peta. Zaraz to zobaczycie. Taka, no muszę to powiedzieć, taka pompa, no. No i dobra, to jest jego zjebany gol z główki. Do dupy. Ale patrzcie, Aguero, kurde, to jest 35 metr. Ja tak uważam, 35 metr. Jak nic. Ale zajebał. W sumie jak zwykle. Dobra, Aguero jest właśnie w sam raz pod strzały z daleka. I teraz któregoś, tak, Dawid Silva zejdzie, bo on w ogóle nic nie robi. Dzisiaj nasrany wejdzie i będzie miał zaszczyt. Co jeszcze bym wpuścił? No nie, dobra, na razie obrona musi zostać, bo mam tylko samych idiotów. Nasrany dzisiaj zagra. Remis, trener, znaczy dogra. Zmiany taktycznej, wprowadzając nowego gracza. Patrzcie jak na stronę tu kiwa. Kiwa się. No i już się wykiwał. Dobrze, Kolarow. Aha. Nie wiem co to miało być. Lampy Boże zasrany. Dobra, ale w sumie to też moja wina, bo to ja tak robię. Ja w ogóle nie kontroluję czasami przycisków. Sergio Ramos. Aha, ten się musiał wyjebać specjalnie. Ciekawe. Które jaja, podanie do... I Aguero spalił, super. Chyba już zaczyna mnie wkurzać, znowu. Ale i tak Aguero dzisiaj jest tu zawodnik meczu. Chyba, że strzeli jeszcze innego gola, to już, kurde, dzisiaj po prostu będzie git. Nasrany. I znowu Aguero spalił. Ty cioto Ruda. No dobra, Rudy nie jest. Brunet. Ale kurde, jak mi przegra mecz, to go dzisiaj przemaluje na Rudo. Kij, że strzelił z 35 metra, ale jak nic nie zrobi, to... Za to zagranie sędzia przyznaje rzut wolny. Kto jeszcze fauluje? Nie, nasrany. Kurwa, wpuściłem go ledwie. Ten debil już zdążył sfaulować. Nie. Patola, no. Patola w Manchesterze, w City, no. Ale Aguero, nie musiałeś tak robić. No i patrz, kurde, ta piłka mu tak ucieka, że nie potrafi do niej dotrzeć. O kurde. O jakie lagi. Dobrze, Hart. Pięknie, pięknie, pięknie. Hart broni. Tylko mógłbyś teraz i główki bronić, dobrze? Bo wiesz, mnie to nie pasuje, jak puszczasz te główki. To już Neuer i Czech potrafią obronić. Dobra, Czech jeszcze tam też potrafi złazić akcję. A co on kombinuje? Dobrze. Wyciep! Kuźwa! Jeszcze ma jednego rożnego. Niedobrze. On tam cały czas bierze Fabregasa na dośrodkowanie z rożnego. Co on teraz kombinuje? Była szansa z rzutu rożnego, ale nie wyszło.
O kurde. Dobrze, obrona cały czas żyje. Pięknie. Nie graj na dribbling. Nie graj na dribbling. Na was podanie. Aguero. I teraz biegnij. Kurde, nie, już mu piłka uciekła. Na was podanie. Oczywiście już to przeciwnik musiał wyciepać. Doskonale turę. Aguero. No, zajebiście. Mangala. Dobra, Sinclair. Sinclair! Chuj. Patrz, walczył jeszcze. No kurde, co tak się pchasz? Moja piłka. O, 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 o. Dobra okazja. O kurwa, Luju. Tylko poprzeczka, piłka nadal w grze. Na was. Ja pierdziele. Co ty się bawisz kiwkami? Dobra, hard. Jaka kuźwa orientacja. Spieprzaj mi stąd. Daj mi piłkę wyciepać. Dziękuję. O Boże, kurde, drugi Małysz się znalazł. Takie wyskoki to ty sobie możesz na korcie narciarskim wyczyniać. Ale nie na boisku. Dobra, na was. Jezus, na was. Co ten idiota zrobił? Chciałem ten, wydłużyć piłkę. Ale pojebały mi się oczywiście ten kierunki gałek. Dobra, Jesus. Kolo. Jakie kolo ture, a nie jaja ture? Dobra, nasrany. Najważniejsze, że nasrany biegnie. No pchał się jeszcze przez chwilę. Ale no gówno to dało. Teraz uważać. Teraz uważać. Żeby nie zjebać tej ważnej części. Dobrze, Mangala, ale... Dobrze, Sinclair. Na co żeś się tam wyjebał, człowieku? Dobra, tu dam banani Alves. Dobrze i przejął. Jesus na was. Na strony... Ty chyba... Nie, dobra. Wyciepać! Kurde, co tak lekko? Już myślałem, że to wpadnie do bramki, no. Bo ja bym już tego harta udusił. Dobra, Aguero podanie do nas zranego. Nasrany zjebał. Zjebał i jeszcze raz zjebał. Tu podanie. No oczywiście do nikogo. Aguero. Walczył o piłkę, ale no niestety nie wyszło za bardzo. Proszę bardzo, Kolarow. Patrz, kurde, jaki opór. Jest reakcja sędziego i popatrzmy. I dopiero po kurwa 15 sekundach zareagował, że Aguero sfaulował? Co za frajer. No już po prostu nie wytrzymuję. Czekaj, ja jeszcze tu zrobię jedną zmianę, jakby się uda. Jak powiem. Ja tu zmęczony, tego już oddam na ławkę. Niech odpocznie. Za niego wejdzie Fernando. A on tu już na wasy, szmaty, szybkie gówna. No ładnie, ładnie. Będzie chyba ciężko teraz. On cały czas z Fabregasem te akcje otwiera. Dobra. Tylko ciekawy jestem, dlaczego akurat w nim. Dobra, dobra. No Jezusie ty kurde. Co ty się bawisz? Co ty się bawisz dribblingiem? Kurde, on tu kombinuje cały czas. Na różne sposoby. Byleby mi dojebać. Sprytnie teraz. O kurde. Dobry hard! Zajebiście, Aguero! Aguero, nie zjeb tego, nie zjeb. No i chuj! No i nasrany!
No nas, no Aguero, no kurwa nie strzelił. A następny nie zagra na następny mecz, niech zapomni, on tu nic nie, już lepiej. Podaj, podaj mu. Dobrze. Świetnie oddala zagrożenie. Ale widzieliście to, co on robił. O kurde. Żeby to się na mnie nie zemściło. Jest! Kurwa, broni kolejną główkę. Nie wierzę w Harta. Ja po prostu w niego nie wierzę, że on gra. Ale wpuścił Juana Matę i będziemy mieli ciężko. Bo to bydle jest też niezwykle zdolne. Łap to Hart. Kurde, będzie znowu remis. A ja chcę 3 punkty. Chcę 3 punkty. Chyba jemu bardziej zależy. Kurde, Kolarow się musiał wyjebać. Cholera, jak mi teraz znajebie z główki, to ja mam już przesrane. Łap to fart. No kurde, coś ty zrobił. Ale zjebał. Ale zjebał akcję. A mógł sobie Ramosem strzelić drugą bramę. Trzeba było strzelać zdecydowanie pewniej. No i chuj, znowu remis. No co ja mam powiedzieć, no. Ale jestem i tak zadowolony, że Aguero potrafi takie pety strzelać, no. Ja nawet sam nie wiem, jak ja to robię, ale kurde strzelam. Mecz komentowali dla państwa Włodzimierz Szaranowicz i Dariusz Szpakowski. Kurde Aguero, jakbyś teraz jeszcze strzelił gola, to już byśmy mieli 3 punkty. Ale ni chuj, nie. On nie może. On jest zarażony na 2 gole. Dobra, 4 mecze i teraz tak, następująca sytuacja. Raz, dwa. No, jeszcze mamy szansę na mistrzostwo, ale musimy w następnym meczu wygrać. To jest ten warunek, że następny mecz to musimy się liczyć z tym, żebyśmy wyszli z linii spadkowej i walczyli o awans. Dobra, dzięki wielkie za obejrzenie. Jeżeli wam się spodobał meczyk, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Trzymajcie się, na razie, yo!